Rozpoczynamy naszą uroczystość. O wygłoszenie przemówienia inauguracyjnego poproszę Jego Magnificencję Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, pana doktora Tomasza Białasa. Bardzo proszę, panie rektorze. Wysoki Senacie, szanowni państwo, drodzy studenci, z woli założyciela naszej uczelni, pana Piotra Borkowskiego, prezydent pani Reginy Schuttenberg oraz Senatu. Rozpoczynamy uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020-2021 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Rozpoczynamy inaugurację po raz pierwszy niezwykle nowocześnie z wykorzystaniem mediów elektronicznych, choć z powodów dla nas i dla świata niemiłych, bo pandemicznych. Wolelibyśmy wszyscy zebrać się, jak to bywało w poprzednich latach, bardzo licznie tu na tej sali i świętować wspólnie rozpoczęcie kolejnego roku pracy. Mimo tej niedogodności chciałbym przywitać bardzo gorąco wszystkich zgromadzonych przed monitorami komputerów, ale jak zawsze w pierwszej kolejności tych, którzy zaufali, którzy nam zaufali i postanowili związać swe losy z tą uczelnią. A więc powitać studentów pierwszego roku studiów, pierwszego roku kierunków administracja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Rozpoczynamy nowy rok akademicki, a ta 27. inauguracja jest otwarciem nowego etapu działalności naszej uczelni. Patrzymy w przyszłość, strategicznie bardzo odległą, ale budowaną już dziś na fundamentach dobrego wizerunku i znakomitych zasobów kadrowych, które w każdej uczelni są kluczem do dobrego funkcjonowania. Powoli wracamy do życia po ubiegłorocznym zawieszeniu zajęć prowadzonych w salach dydaktycznych. Wracamy z rozwagą i bardzo ostrożnie. Będziemy postępować tak, aby nie zagrażając zdrowiu studentów i pracowników, uruchamiać coraz więcej zajęć organizowanych tu, w murach uczelni i wspierając się technologią pracy zdalnej. Moi drodzy studenci, postanowiliście związać swe losy z naszą uczelnią. To była dobra decyzja. Jestem o tym absolutnie przekonany. Zajęcia poprowadzą dla was wybitni nauczyciele akademiccy, naukowcy, a zarazem ludzie biznesu, pracownicy administracji, sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, policjanci oraz przedstawiciele wielu innych zawodów. Przekażą wam wiedzę i podzielą się swoimi doświadczeniami. Nowocześnie zaprojektowany program studiów wypełnią treściami aktualnymi, ważnymi, dostosowanymi do współczesności. Czeka was trud studiowania, ale dzięki niemu przygotujemy was do oczekiwań rynku pracy, który często zmienia swoje oblicze, a w ostatnich kilku miesiącach wyraźnie uzmysłowił wszystkim potrzebę wszechstronności w wykształceniu, elastyczności i umiejętności szybkiego opanowywania nowych technologii.
Do wymogów takiego rynku chcemy Was, drodzy studenci, przygotować. Potwierdzeniem, że umiemy sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji, jest choćby zajęcie po raz drugi trzeciego miejsca w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych, organizowanym przez dziennik Gazeta Prawna, ustępując jedynie uczelni Łazarskiego i Koźmińskiego z Warszawy. Natomiast w zestawieniu sporządzonym i opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości absolwenci Wydziału Prawa zajęli pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w tak zwanej zdawalności na aplikacje prawnicze. Gratulacje dla absolwentów oraz ich nauczycieli. To Wasz wspólny sukces. Szanowni Państwo, zobowiązaniem najlepszych szkół biznesu jest pokazywanie dobrych praktyk w zarządzaniu, również poprzez własną działalność. Ta zaś może być oceniana za pomocą różnych kryteriów, w tym również kryteriów tempa wzrostu. W uczelni niepublicznej takim miernikiem jest często liczba studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku. Jeśli mamy oceniać naszą działalność za pomocą takiego kryterium, to warto odnotować kilkuletni już trend wzrostu zainteresowania naszą ofertą. Również i w tym roku, mimo obaw związanych ze skutkami wciąż trwającej pandemii, odnotowujemy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego liczby nowych studentów rozpoczynających naukę w naszej uczelni. Ufamy, że ustalona strategia będzie nadal tak znakomicie realizowana przez cały zespół dydaktyczny i administracyjny. Jestem dumny z faktu tak dynamicznego rozwoju naszej uczelni. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczyniają swoją codzienną pracą. Drodzy nauczyciele akademiccy, chcę Wam podziękować za dotychczasowe wysiłki i pracę ze studentami. Dziękuję Wam za trudną i piękną pracę, która, jak to wcześniej wykazałem, przynosi wymierne rezultaty. Nasze grono nauczycieli akademickich w rozpoczynającym się roku akademickim zostaje istotnie powiększone. Cieszę się, że od dzisiaj rozpoczynają pracę w ramach tzw. pełnych etatów oraz w ramach umów cywilnoprawnych kolejni nauczyciele akademiccy reprezentujący takie dyscypliny naukowe jak nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie czy nauki o zarządzaniu i jakości. Życzę wielu radości i satysfakcji z pracy w naszej uczelni. Kończąc, pragnę wyrazić nadzieję i ogromne oczekiwanie na kolejną inaugurację w auli imienia profesora Jerzego Młynarczyka. Już nie z wykorzystaniem jedynie mediów elektronicznych, ale z wszystkimi bliskimi memu sercu, nauczycielami, pracownikami administracji i studentami zgromadzonymi tu na tej sali. Drodzy Państwo, nasza uroczystość inauguracyjna wymaga również oficjalnych sformułowań. Uczyńmy więc zadość tym regułom. Na nowy rok akademicki. Quod bonum, felix faustum, fortunatum que sit. Oby to było dla dobra, szczęścia i pomyślności. Z dumą i nadzieją. Rok akademicki 2020-2021 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, pierwszej niepublicznej uczelni na Pomorzu, ogłaszam za otwarty. Bardzo dziękujemy, panie rektorze. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnego punktu naszej uroczystości. Studentów pierwszego roku wyznaczonych do uroczystej matrykulacji proszę o wystąpienie przed stół prezydialny, a pana doktora Pawła Chyca, dziekana Wydziału Prawa i Administracji, proszę o odczytanie tekstu ślubowania. Do ślubowania. Wstępując do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego ślubuję. Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwijania własnej osobowości. Ślubuję. Godnie reprezentować uczelnię. Ślubuję. Dbać o godność i honor studenta uczelni. Ślubuję. Odnosić się z szacunkiem do władz uczelni, nauczycieli akademickich i pozostałych członków jej społeczności. Ślubuję. Służyć swą wiedzą i zaangażowaniem swojej ojczyźnie i jej sprawom publicznym. Ślubuję. Być wiernym ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji. Ślubuję. Po ślubowaniu. Proszę Jego Magnificencję Rektora o imatrykulowanie studentów. Mocą danego mi prawa przyjmuję Cię do Społeczności Akademickiej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Mocą danego mi prawa przyjmuję Cię do Społeczności Akademickiej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Mocą danego mi prawa przyjmuję Cię do Społeczności Akademickiej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dziękuję. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom tego aktu immatrykulacji. Teraz poprosimy panią dr Marionę Łuczak, dziekana Wydziału Zarządzania, o ogłoszenie laureatów na najlepszą pracę dyplomową oraz studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w roku akademickim 2019-2020. Bardzo proszę pani dziekan. Szanowni Państwo, na Wydziale Prawa i Administracji laureatem konkursu został pan Łukasz Kokociński. Jest on autorem pracy pod tytułem Działania służb specjalnych i instytucji państwowych na tle afery Amber Gold, napisanej pod kierunkiem profesora Tomasza Chińcińskiego. Laureatką konkursu rektora na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Zarządzania i Filii w Lęborku została pani Anna Romanowska, która obroniła pracę pod tytułem Strategies of International Expansion of Companies in the Digital Era based on the example of Netflix, której promotorem jest doktor habilitowana Dorota Simpson, profesor WSIB. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Serdecznie Państwu gratulujemy. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że najwyższe oceny na swoim kierunku studiów w roku akademickim 2019-2020 uzyskali następujący studenci. Kierunek prawo, pani Wiktoria Remus, średnia ocen ze studiów 5,39. Jest to najwyższa średnia na uczelni, gratulujemy. Kierunek administracja, pani Barbara Patser, średnia ocen 5,11. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, pani Anna Błaszczyk, średnia ocen 5,16. Kierunek zarządzanie, pani Monika Kos, średnia ocen 5,09. Studia menedżersko-prawne, pan Michał Brąk-Marwicz, średnia ocen 5,18. Kierunek zarządzanie w języku angielskim, pani Oliwia Dębowska, średnia ocen 4,94. Kierunek logistyka, pani Weronika Rogowska, średnia ocen 5,16. Kierunek finanse i rachunkowość, pan Sebastian Pranga, średnia ocen 5,14. Filia w Lęborku, kierunek zarządzanie, pani Julita Michalska i pani Monika Stromska, ex aequo, średnia ocen 5,0. Filia w Lęborku, kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, pan Adam Landowski, średnia ocen 5,20. Serdecznie Państwu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy pani dziekan. W kolejnym punkcie naszej uroczystości poprosimy panią Reginę Schutenberg, prezydenta naszej uczelni, o ogłoszenie nazwisk studentów, którzy wyróżnili się największym zaangażowaniem na rzecz naszej społeczności akademickiej i uczelni. Bardzo prosimy pani prezydent. Drodzy Państwo, szanowni studenci, dziękując za zaangażowanie, wkład w rozwój naszej uczelni oraz za to, że byli naszymi ambasadorami, chciałabym w tym roku wyróżnić następujących studentów. Panią Magdalenę Grabowską, panią Julię Lidzbarską, panią Natalię Tomkowicz,
pana Adama Labuna, pana Mikołaja Szulca oraz pana Krystiana Zagrobelnego. Jeszcze raz serdecznie studentom dziękuję. Szanowni Państwo, a teraz głos zabierze pan Adam Labun, student 5 roku prawa, przewodniczący samorządu studentów naszej uczelni. Bardzo prosimy, panie przewodniczący. Magnificencjo rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, drodzy studenci. Rozpoczynamy kolejny rok akademicki w uczelni Kwiatkowskiego. Inauguracja roku akademickiego jest zawsze ważnym wydarzeniem dla całej społeczności akademickiej. W tym roku jeszcze bardziej wyjątkowym ze względu na okoliczności pandemii. Jako przewodniczący Parlamentu Studentów WSAiB w sposób szczególnie serdeczny pragnę przywitać studentów, zwłaszcza tych dopiero rozpoczynających intelektualną podróż w uczelni Kwiatkowskiego. Zapraszam Was do podejmowania nowych wyzwań w samorządzie studenckim, który wszyscy tworzymy. Przed nami nauka w trybie równoległym. Jestem przekonany, że wspólnie wykażemy się odpowiedzialnością i pomyślnie połączymy naukę z innymi aktywnościami w nowym roku akademickim. Władzom uczelni, kadrze akademickiej, pracownikom administracji i obsługi oraz studentom życzę, aby rozpoczynający się właśnie rok akademicki był kolejnym okresem rozwoju i wielu sukcesów, a także czasem intensywnej nauki, pracy i osiągania zamierzonych celów. Przede wszystkim jednak chciałbym nam życzyć dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, nasza uroczystość zmierza powoli ku końcowi. Poproszę zatem pana doktora Tomasza Białasa, rektora naszej uczelni, o jej podsumowanie oraz zamknięcie. Bardzo proszę, panie rektorze. Szanowni Państwo, nasza uroczystość dobiegła końca. Wypada mi życzyć na ten nowy rok akademicki wszystkim pomyślności, powodzenia, wiary w to, że będzie on inny, ale pomyślny dla nas wszystkich. No i przede wszystkim życzę Państwu na ten cały rok akademicki zdrowia. Nasza uroczystość zakończona zostanie występem naszego chóru uczelnianego Baltic Vocal Group pod dyrekcją pani Agnieszki Szydłowskiej. Dziękuję.